Cześć, słuchajcie, przychodzę z tą maseczką, którą bardzo, bardzo dawno temu kupiłam. Była w zestawie maseczka i balsam, czy maseczka i maseczka, nieważne. Trzy kiedyś takie kupiłam, pamiętacie, bardzo, bardzo dawno temu. To jest ta z lamu. I powiem Wam tak, to jest, że powinna być gruszkowa. Ma taki delikatny posmak owocowy. Ale żeby to gruszką, no nie wiem. W każdym razie powiem tak, jak nałożycie grubą warstwę, to oczywiście nie spływa, bo to jest taka grubsza konsystencja, bardziej zbita. Ale nie spływa, ale osadza się w tych miejscach takich na zewnątrz ust, jeżeli rozumiecie, bliżej nosa i bliżej brody. To co tą częścią ust, którą mówimy, to ona jakby delikatnie się zsuwa w dół, delikatnie, bo to po kilkunastu minutach, kilkudziesięciu, do końca się nie wchłania. Trzeba ją wklepać albo zebrać chusteczką. No i co? No i po pół godzinie już usta są suche. Także no, zero jakiegoś takiego, wiecie, słaby produkt dla mnie. Daję mu, no da wiersza przez chwilę, tak. Jak faktycznie ją zdejmiecie albo wklepiecie, no to przez te pół godziny macie fajne, soczyste, mięciutkie usta. Nawet jak są jakieś zadry, nie uczula. To jest duży plus. Myślę, że takie 5 na 10 mogę jej dać. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.